przechodzimy do punktu 17, wolne głosy i wnioski. Czy Państwo radni, no nie wiem, w tym punkcie chcieliby tutaj być może zająć głos, czy są jakieś pytania? Dziękuję, również nie widzę. Panie Przewodniczący, przepraszam. Tak, bardzo proszę, pan radny Waldemar Banasiak. Znaczy, może to tak rzeczywiście w formie wolnych wniosków i głosów. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, może nawet odnotować pewien fakt, który miał też miejsce w naszym powiecie, a ze względu też na ważność tej działalności, tej całej społeczności i liczby mieszkańców powiatu kolskiego, zrzeszonych tej organizacji, jaką jest Ochotnicza Straż Pożarna. Chciałem tylko, no nie wiem, tak nadmienić, może tutaj panu koledzy radni, którzy byli uczestnikami tej uroczystości, potwierdzą, że w miniony piątek w gminie Chodu odbył się zjazd zarządu oddziału powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnej, na których tutaj nasz szanowny pan starosta został wybrany po raz kolejny jego prezesem. Także myślę, że należą się gratulacje. Zdecydowanie tak. Tak naprawdę taka reelekcja chyba, tak? Z tego, co nam wiadomo, panie starosto. Dziękuję bardzo. Należało podkreślić i panie starosto, serdecznie gratuluję. Zaufania braci strażackiej, tak licznej w naszym powiecie. Jeszcze raz gratuluję, życzę powodzenia na tym, no też odpowiedzialnym i ważnym stanowisku. Również gratulacje dla wiceprezesa tego związku, pana Tomasza Barańskiego. Nie ma dzisiaj go już, z tego co pani Ewa mówiła, z nami, ale pan Tomasz Barański został wiceprezesem, więc tutaj myślę, że na forum Rady Powiatu, na forum tej sesji chciałem tylko ten fakt podkreślić, a na pewno koledzy radni, którzy byli uczestnikami tego wydarzenia, potwierdzą również ten fakt. Panie starosto, jeszcze raz gratuluję. Bardzo dziękuję koledze Waldemarowi. No to wielkie zobowiązanie, bo to jest drużyna ponad 3295 jednostek, także mamy tutaj powiat z bardzo silną reprezentacją ruchu ochotniczych straży pożarnych. Ale chciałem tylko dodać, że oczywiście gratulacje również dla Tomasza Barańskiego jako wiceprezesa, który tutaj z naszej rady również takie stanowisko objął. Kolega Rafał Ławnicza, który został wytypowany na członka prezydium zarządu oddziału powiatowego, i druh Ryszard Kasiory, który został przedstawicielem do zarządu oddziału wojewódzkiego. To jest wszystko nasi radni. Gratuluję koleżeństwu, że to ta straż jest tak w Radzie też reprezentowana. Ja mam jeszcze taką prośbę do pana starosty, w związku z tym, że nie chciałbym tutaj troszeczkę przekręcić, ale generalnie tutaj też myślę, że niewiele kolegów i koleżanek wie o nasz kolega właśnie Ryszard Kaciorek został też odznaczony i to bardzo odznaczony. Nie wiem, może pan starosta tutaj bardziej powie o tym, bo są też takie informacje, które myślę, że też mogłyby iść, a nawet powinny iść. Nas pewnie nie wypada i wiem, że ze stronności o tym sam nie powie kolega Ryszard, więc jakby pan starosta mógł nakreślić, tak, jakie to było dokładnie odznaczenie. To jest medal honorowy, jedno z najwyższych odznaczeń w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Odznaczenie imienia Bolesława Chomicza, tego drucha ochotniczego, który tak naprawdę zakładał Ochotnicze Straże Pożarne i jest takim naszym mentorem, patronem całego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Także te gratulacje, bo to no, już ma wyższych zaszczytów, które tutaj druh Ryszard Kasiorek uzyskał. Ja miałem okazję być na tym wyróżnieniu, rękę podałem, także szacunek wielki. Serdecznie jeszcze raz gratuluję. Tak widzę panu staroście, tak koledze Ryszardowi, jak Tomaszowi. Wszystkim gratuluję. Wszystkiego najlepszego. Ja życzę wszystkim dużo zdrowia. No cóż, no, ferie powoli dobiegają końca. Co prawda też może nie w takich bardzo oczekiwanych i najlepszych warunkach, bo tych warunków jest więcej niestety. Natomiast no cóż nam, co mam dużo zdrowia, szanowni państwo, i do zobaczenia pewnie w niedługim znów terminie. 48.